Hej, 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 cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przywitałam się niczym Piotrek na swoim kanale, chciałam powiedzieć. Tak czy inaczej, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj jest ze mną przecudowne, przeogromne koło fortuny. Uwaga! Ta-dam! I dzisiaj będziemy wykonywać makijaż, ale nie byle jaki makijaż, ponieważ będę losowała, jakim produktem będę wykonywała daną sekcję, dany element jakby mojego makijażu, czyli na przykład będę chciała zatuszować swoje niedoskonałości, będę losowała, jakim produktem to właśnie będzie wykonane, więc może być naprawdę ciekawie. Więc jeśli ten odcinek wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę i subskrybujcie kanał po więcej nowych filmów i nie zapomnijcie o kliknięciu dzwoneczka. Myślę, że powinnam troszeczkę nawilżyć swoją twarz, przygotować ją do tej dawki niecodziennych tutaj makijażów, więc przechodzimy do takiej szybciutkiej pielęgnacji. Okej, moi drodzy, jestem już w łazience, wykonamy sobie taką szybciutką pielęgnację dzisiaj i do tego użyjemy mojego nowego urządzenia, które dopiero teraz od niedawna testuję, czyli Foreo B. I powiem wam, że jestem naprawdę mega zadowolona. To jest urządzenie, które ma w sobie dwie takie głowice mikroprądowe i które mają służyć właśnie do takiego jakby naciągania naszej twarzy. Robimy to wszystko oczywiście przy użyciu serum, nie możemy tego używać na sucho, ponieważ są to mikroprądy. Możemy się tak leciutko tym poradzić, ale oczywiście nie przejmujcie się, to nie jest nic groźnego. To urządzenie przede wszystkim ma poprawić kontur naszej twarzy, pomóc nam ją naciągnąć, nawilżyć, ujędrnić, a przede wszystkim jest naprawdę mega fajny masaż. I zaczynamy od nałożenia serum. To, co jest najważniejsze, to musi być to serum na bazie wody. Ja akurat mam dedykowane z Foreo. I nakładamy sobie, słuchajcie, na całą twarz. Przede wszystkim w tych strefach, gdzie będziemy właśnie jeździć naszym Foreo Berem. Dobra. I jak mamy już takie serum nałożone, to możemy przejść do odpalenia aplikacji. I bierzemy sobie rozpocznij masaż. Możemy wybrać też poziom tutaj natężenia stopnia tych mikroprądów, więc weźmiemy sobie tak na 5 i włączamy start. I wystarczy teraz, że będziemy sobie tak naciągać naszą skórę. Zaczniemy sobie od linii żuchwy i powiem wam, że ja widzę znaczącą różnicę używając teraz tego. Dosyć, że ogólnie mam mocno wysuniętą żuchwę, to teraz dzięki używaniu tego właśnie jeszcze bardziej podkreśliła się to moja linia żuchwy. I przechodzę do drugiej strony. Dobra, i teraz przechodzimy sobie tutaj do kości jarzmowej. I na samym końcu jeszcze robimy sobie takimi oto ruchami czółko. Po boku, na środku i jeszcze po drugim boku. I tak parę razy. I gotowe! Możemy zatrzymać i jak widzicie, jest to bardzo, bardzo proste, mega przyjemne. Dlatego od razu czuć takie naciągnięcie skóry, napięcie i to jest mega fajna sprawa. Na aplikacji możemy też wybrać sobie zakładkę zabiegi i mamy tutaj 3 zabiegi. Możemy sobie je pobrać i tak samo zastosować przy użyciu tego serum. Lub też po prostu zastosować własną pielęgnację, stosując właśnie tą ostatnią zakładkę, czyli rozpocznij masaż. Foreo B jest też wodoodporne, więc wystarczy po takim zabiegu przemyć je pod bieżącą wodą. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o Foreo B. Wszystkie informacje na temat tego urządzenia znajdziecie na dole w opisie i tam też będziecie mieć link właśnie do zakupu, a ja was zapraszam teraz do dalszej części filmu. Przechodzimy do koła fortuny. Powiem wam, że ja się serio troszeczkę stresuję i nie wiem, jak to wyjdzie, ale dobra. Zaczniemy na początku od podkładu. Ja nawet w ogóle przestałam ostatnio używać podkładu, ale wzięłam go teraz, bo tutaj tak go wypisałam. Ale ja aktualnie teraz używam tak na całą twarz bardziej kremu CC i tylko dokładam sobie korektor, więc no, zobaczymy, w jakim kolorze będę dzisiaj. Jestem ciekawa. Moim podkładem dzisiaj będzie korektor! O, dobra, jest dobrze, myślałam, że będzie gorzej. Dziewczyny, bądźcie szczere tak naprawdę. Czy wam też się zdarza czasami tak powiedzieć sobie, a nałożę sobie tylko delikatny makijaż, tylko troszkę nie potrzebuję niby podkładu, ostatecznie nakładziecie ten podkład prawie na całą twarz i jakoś tak wychodzi, że tak w sumie szybko wam się kończy korektor. Ja tak często mam i to jest ogólnie jeden z moich ulubionych korektorów, więc bardzo wam polecam i jest też w super cenie, więc ja właśnie bałam się, żebym miała, nie wiem, podkład z cienia albo z produktu do brwi, to wtedy byłyby jaja. Na razie jest łatwo. Jest dobrze. Teraz uwaga, zobaczymy, co będzie moim korektorem. Eyeliner będzie moim korektorem.
I wykrakałam i mówiłam, że będzie coś takiego beznadziejnego. Ale, no dobra, czyli muszę traktować eyeliner tak, jakby w sumie był moim korektorem, więc tam, gdzie bym go nałożyła. A więc ja w sumie mój korektor nałożyłabym tu i tu. Ja nie wiem, czy ja mam to teraz blendować. O my gy, nie! To mi tak zastygło już. Ja mam jeszcze korektor, ogólnie zawsze nakładam tutaj jeszcze i tutaj. No i też przyznam wam szczerze, że przez to, że mam często te zaczerwienienia na policzkach, też teraz już mniejsze, to zawsze nakładam właśnie w tych okolicach. No i wyglądam póki co tak. To jest mój korektor. Ale dobra, podkład, mamy korektor. Teraz przydałby się puder. Zobaczymy, co będzie moim pudrem. Kredka będzie moim pudrem. Trochę tak ciężko, przyznam wam szczerze. Nie wiem jak to zrobić w ogóle, jakby jak... Dobra, zobaczymy jeszcze raz, jeśli wyjdzie coś znowu, że mam użyć kredki albo eyelinera, albo nic takiego sypkiego, to po prostu tak zrobimy, ale spróbujmy jeszcze raz. Jakiś cień, róż, bronzer... Korektor? Nie. Dobra, do trzech razy sztuka, jeszcze raz, ostatni. A jak nie, to użyję tej kredki. Cień. O kurde, mam cień, dobra. Mam cień, więc użyjemy cienia jako pudru. Ja myślę, że użyjemy takiego bardzo, bardzo cielistego cienia. Ja go sobie tak troszkę, wiecie, tak go... Jak to nazwać? Tak go trochę wyciągnę. Trochę tak go spiłuję, żeby był bardziej taki pudrowaty, sypki. Nie, szkoda mi tego cienia, bo nie wiem, czy wy też tak macie, ale cienie w takie ogólnie cieliste w paletkach zawsze schodzą pierwsze, bo ja zawsze całą powiekę nimi wysmaruję. Ujednolicam koloryt powieki i przez to ten cień zawsze jest taki do resztek wygrzebany, a ja teraz tak go marnuję na takie gówno. Mam pędzel do pudru. Uwaga! O! Not bad, więc nie jest jakoś strasznie. Nawet z braku laku mógłby posłużyć jako puder. Nie, najgorzej! Tak dużo go wydrapałam, że aż dęko dotknęłam. Jak ci się podobam? Zostaw dziewczynę na 10 minut z kosmetykami i kołem fortuny. Teraz myślę, że przejdziemy do różu. A moim różem będzie... Myślałam, że będzie róż, zobaczcie tutaj. Podkład. Moim różem będzie podkład. Więc ja go sobie tutaj wklepuję. Nie jest jakoś dramatycznie. Mogłoby być lepiej, ale... Chociaż może trochę, nie wiem, rozblenduję albo przykryję sobie mój korektor. Ale myślałam, że trochę więcej będzie kolorków. Oby było później więcej. Róż jest brązer. A moim brązerem będzie produkt do brwi. Mam, słuchajcie, nowy produkt. Jest to pomada w kredce. I myślę, że to najlepiej się sprawdzi w sumie. Może to nawet jakoś zblenduje. Chociaż już mam w sumie brązę po części. Ale zobaczymy. O kurde. No może to jakoś zblenduje? To wygląda jak charakteryzacja na taką postać z komiksu. No i co? To się nie rozdziera. Jakiś pędzel do brązera może? O. No, dramatyczne to jest. Tak. Jak wam się podoba? Teraz będzie rozświetlacz. Uwaga. I będzie to róż. Okej, okay, fajnie. I użyjemy sobie paletki Natsu z różem. Dobra, uwaga. Lecimy. Kości jarzmowe. Jest, mocno, bling bling. Ja daję sobie zawsze troszeczkę na nos. Rozświetlacz, ale w sumie różu też daję. Troszkę, to też w tym miejscu. No i pod brwi, moi drodzy. Ładnie, ładnie. Ja myślę, że ja jakieś nowe trendy wyznaczam i to teraz, skoro już miałam produkt do brwi, to teraz zobaczymy, czym wykonam moje brwi. I będzie to rozświetlacz! Może jakiś taki precyzyjniejszy pędzelek sobie wybiorę do tego. Dobra, ale tym razem robimy to paletką Natsu. Tylko właśnie nie wiem, czy Dinero, czy Mama Cita. Mama Cicia, czy ten? Który jest, który? To jest Dinero, to jest Mama Cicia. Dinero! Dinero! No dodajemy Dinero. No, będą błyszczeć się ładnie. Ja strasznie mi się osypuje ten rozświetlacz.
Widać coś? Widać, nie powiesz mi, że nie widać, teraz widać. Zobaczymy teraz, czym wykonam makijaż mojego oka. Zobaczymy, co mi zastąpią cienie. Cienie zamiast... Znaczy... Róż zamiast cienia. No dobra, to wracamy z powrotem do Natsu. I idziemy z Pink Lambo. Grubo się dzieje. Ja myślę, że nic mi już w moim makijażu nie pomoże. Mam tylko jeden róż ze sobą, więc w sumie to są moje cienie. To jest nie fair. Piotrek mi przerwał, a ja właśnie wylosowałam, że będę wykonywać kreski eyelinerem! Czym ja teraz wykonam moje kreski? Każe mi robić jeszcze raz. To ja ci zalosuję. Ja się boję. Widzisz, to jest znak, to jest przeznaczenie, że muszę zrobić eyelinerem kreski. No, no widzisz, chciałaś mi tu oszukać. No nie tak. Dobra. Dobra. No, kreski nie są wcale takie złe. Uzy, machniemy teraz tak. A może nie być taka ładna. No, to nie są najlepsze kreski w moim życiu. Są siostrami, a nie bliźniaczkami, to trzeba przyznać. To i tak jest straszny makijaż, okej? Okay? To nie ma prawa wyglądać. To może jeszcze się zabawmy i zobaczymy, czym pomaluję moją dolną powiekę. Korekto! Nie! I can't. To teraz rzęsy. A rzęsy pomaluję bronzerem. Super! Świetnie, świetnie, bardzo mi się podoba. A czy ja mam bronzer? Mam bronzer, o. Więc ja myślę, że najlepiej będzie, jak ja sobie wezmę w ogóle... O! Mam patent, wezmę maskarę i ja po prostu sobie ją wymaczam. Nie chcę sobie pobrudzić tego bronzera, ale tak go nie wiem, po... O, dobra. Powycieram go sobie tak w to. Not bad. Ja słyszałam o takim triku, że ostatnio dziewczyny chyba wkładają maskarę w puder i to daje taki, wiecie, większą objętość na rzęsach, coś takiego. To będzie działać. One są serio brązowe! Ale jaja. Nigdy nie używałam w sumie brązowej maskary. Jakoś uważam, że czarny to czarny, tak bardzo klasycznie. Maczam jeszcze raz, a już mi się kończy, więc w sumie to jest taka najlepsza maskara, żeby teraz tego użyć. Rzęsy pomalowane. Chyba zostały nam już tylko usta. A ja w sumie tutaj nie wpisałam żadnej szminki chyba. Czy ja w sumie będę mogła... Będę musiała wykonać makijaż ust zupełnie czymś innym niż produkt do ust? I będzie to podkład! Nie, no ja takie białe usta. No dobra. To nie jest mój look. Nie czuję się dobrze. Ogólnie uważam, że los mi nie sprzyjał. I absolutnie bym tak na miasto nie wyszła. Mam nadzieję, że się przynajmniej ze mną troszeczkę pośmialiście. Ja się też pośmiałam ogólnie. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłam i było to całkiem fajne doświadczenie, takie losowanie właśnie produktu, którym będę się malowała. Wyszło dość komicznie, ocencie sami w sobie, który element był najfajniejszy. A ja w sobie bardzo wam dziękuję za odcinek, tak się oto prezentuję. Ej, kogoś mi przypominasz. Zastanów się, czy chcesz mówić i odpowiadać na to pytanie. Nie wiem, tak trochę mandarynę. Znacie Every Night! Znacie! Więc jeśli znacie mandarynę i znacie Every Night, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych produkcji. Klikajcie dzwonek, aby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. No i w sumie widzimy się już w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia i pa pa!